Uciekam się, bo Panie Burmistrzu, co odpowiedź?
Myślę, że można by było posłuchać, prawda? Bo tak
jest to zamknięte na sferze Bożego. On się też nie stanie. Drodzy Państwo, jest uchwała. Zamykam dyskusję w tym temacie, bo obawiam się, że zapewne nie będzie za daleko. Dlatego szanując postanowienia Stowarzyszenia Rodzina Katolicka na Polanie, które przystąpiło z tą inicjatywą. Proszę, pan burmistrz coś chciał powiedzieć? No to ja bym panu pierwszeństwo. Bardzo proszę. Ja tylko chciałem powiedzieć w tej sprawie, że dzisiaj bardziej państwo podejmuje się decyzję na danej nazwy. Natomiast kolejnym etapem będzie mieć sposób zagospodarowania tego terenu, tego skarbca. Uzgodnienie oczywiście z państwem, że jest to Stowarzyszenie Rodzina Katolicka. I najprawdopodobniej tak będzie, że ja bym chciał zmienić, bo może mamy taki inny pomysł na ten system. Chcemy, żeby tam była mała arena, żeby tam była rzeczami, żeby tam była rzeczka, może śmiała. O, jeszcze poddamy na ten wszystko jest jakiś tam do rozmowy. Spokojnie, dostęp do gospodarowania terenu to jest inna rzecz, a się odsłuchamy z tego, że to jest zgodne na nadanie. Inaczej, a nie dzisiejsze. To jest właśnie zamykamy dyskusję. Proszę Państwa, kto jest przeciwny? No to pan przeciwny. Kto się wstrzymał? Osiem za, pięć przeciw. Pan została podjęta. Nie przeciw, tylko wstrzymał. Osiem za, pięć przeciw. Pięć trzymało się, pięć trzymało się. A to jest pewne, że tu mają władzę pan mistrz, tym tak jak on nie robił. Drodzy Państwo, przechodzimy do projektu uchwały.